założycieli warszawskiego koks. Największy siłacz w kategorii do 77 kg. Lubi łapać i rzucać. A po zwycięskim debiucie nie zamierza oglądać się za siebie. Jest głodny kolejnego zwycięstwa. Czy dzisiaj również jego ręka powędruje ku górze? Szanowni Państwo, przywitajmy! YouTuber, były mistrz do 77 kg. Miłośnik zwierząt, często udzielający się w akcjach charytatywnych. Fan kryminału. Jeden z najbardziej aktywnych zawodników Federacji Fame MMA. Jego rekord to 4 zwycięstwa i 1 przegrana. Czy dziś jako pierwszy z braci Malczyńskich wróci na zwycięską ścieżkę? Szanowni Państwo, przywitajmy! Oni sami potrafią.
podkreślają, że tutaj nie ma znaczenia, czy Marcin, czy Dawid. Jeśli przegrywa jeden, to i przegrywa drugi. Oni są ze sobą połączeni jako bracia. Jeśli przegrywają, to jako malczyńscy, a nie jako jednostki. Dzisiaj ma się rozpocząć nowy rozdział braci malczyńskich. Dawid w zupełnie innej odsłonie melduje się, tak mówi, w klatce organizacji Fame. No wraca po bardzo ciężkim nokaucie, po pierwszym nokaucie w jego karierze. Ja oczywiście chciałbym się poprawić, bo Fame My UK to była przegrana z Adrianem Polańskim. Tam również były niesnaski dotyczące tego werdyktu. No zobaczymy, jak dzisiaj zaprezentuje się nam Dawid Malczyński w klatce. Porównanie bohaterów pojedynku w kategorii półśredniej. Wzrost 20 cm przewagi Malczyńskiego. Zasięg również 17 prawie centymetrów, a więc zdecydowana przewaga Dawida Malczyńskiego, który jest faworytem również graczy BetClicka. Warunki fizyczne, zdecydowanie Malczyński, doświadczenie Malczyński, siła to ma być atut Pączka, ale jak to będzie wyglądało w klatce? Czas poznać odpowiedź na te pytania. Zaczynamy kolejny pojedynek, Dawid Malczyński kontra Pączek. Odwrotna pozycja Dawida Malczyńskiego, no i widzimy, który z zawodników dysponuje lepszym wzrostem, zasięgiem, jak mogliśmy się spodziewać, bazuje właśnie na tych długich kończynach, długim zasięgu Malczyński, utrzymując dala od siebie rywala. Stara się pracować ciosami prostymi od pierwszych sekund. A teraz próba tutaj low kicka, ale bardzo, bardzo przewidywalna ze strony Pączka. No i właśnie korzysta tutaj nam z tego dystansu Dawid Malczyński, walczy sobie z kontry i teraz piękny lewy, prawy, próbuje zamknąć gdzieś tam pod klatką Pączka. Pączek na razie zagubiony w tych wymianach stójkowych, stara się nurkować z uderzeniami, natomiast te nogi pozostają w miejscu. Dosyć łatwo wydłuża dystans Dawid Malczyński. Malczyński przed tym pojedynkiem powiedział, że po utracie pasa niektórzy mówili mu, że musi być bardziej pokorny, natomiast on powiedział, ja nie będę już pokorny. Teraz jestem naprawdę zmotywowany, idę pewnie po swoje i tutaj dużo stawia na szali takim podejściem Dawid Malczyński przy ewentualnym potknięciu, natomiast ten pojedynek otwiera się dla niego bardzo dobrze. Kontroluje środek klatki. No tak, bardzo mocno z Mańkuta bije tym lewym prostym. To naprawdę dochodzi do głowy Pączka. No i widać tutaj tą różnicę, ogromną różnicę dystansu. No i to są te kopnięcia, o których wspominał również Pączek, że to jest naprawdę mocna broń Dawida Malczyńskiego. Udaje się! Tam troszkę przez przypadek zapiął te nogi. Chyba nie do końca też wie, co zrobić teraz Dawid Malczyński. Próbuje gdzieś tam przyłożyć te nogi. Czyżby w ten sposób, ale źle przełożone jeszcze te nogi szuka przeprostu. Wydaje się, że Pączek ma dosyć łatwą drogę do wyjścia z tej sytuacji. Gdzieś tam próbuje Dawid Malczyński wyciągnąć tą rękę, natomiast w tej pozycji na pewno będzie ciężko wyciągnąć balachę. No, chociaż Pączek sam się ładuje, tak krótko mówiąc, trójkąt. No i teraz mocno zapięty, czy tam gdzie ten trójkąt musi wyciągnąć ręce i pchać biodrami, teraz wypychać biodrami. A trzeba przełożyć jeszcze odpowiednią rękę, aby zablokować ten dopływ tlenu. Skręca się mocno Dawid Malczyński, natomiast widać tam jeszcze sporo przestrzeni pomiędzy nogami przy zapiętym trójkącie Dawida Malczyńskiego. Ściągła głowę rywala Dawid Malczyński, starając się zakończyć ten pojedynek. Już w pierwszej rundzie, niespełna 30 sekund do zakończenia pierwszej odsłony tej walki. Chociaż chyba Dawid Malczyński nie za bardzo wie, co zrobić teraz w tej sytuacji. Mamy taki klincz w parterze. No tak, ta klamra nie jest zapięta szczelnie, ale przygląda się całej sytuacji. Sędzia jest koniec i udusił Dawid Malczyński, ale jednak wiedział, co robi Dawid Malczyński. Wydawało się, że brakuje trochę techniki w tym wszystkim, ale to wystarczyło, aby poddać Pączka. Nie w stójce, nie w tym płaszczyźnie, ale przeciwnie. W parterze dusi Pączka Dawid Malczyński. No i pojawiły się nowe łzy radości. Dawid Malczyński wygrywa w parterze z Pączkiem. Przecież się tego spodziewał. No wątpię. Pierwsze powstanie Dawida Malczyńskiego. Piąte zwycięstwo w organizacji Fame. Powraca na odpowiednie tory. Nie wiem, czy Pączek odklepał, czy do końca twardo i charakternie. Chyba dopiero sędzia Tomasz Bronder przerwał ten pojedynek.
Sprawdza sędzia Bronder przytomność Bączka. Wydaje się tak, bezładna ręka. Sprawdzone wszystko skrupulatnie przez sędziego Tomasza Brodera. Nie było wątpliwości, choć do techniki troszkę mieliśmy zastrzeżeń. To wystarczyło, aby podlać przeciwnika. Dawid Malczyński tymi bocianimi nogami jednak znalazł odpowiedni uchwyt do poddania Bączka. Faworyt wygrywa. Czas na werdykt, drodzy Państwo. Panie i panowie, po 2 minutach i 50 sekundach rundy pierwszej przez duszenie trójkątne zwycięzcą zostaje Dawid Malczyński. Ależ tu jest emocji. Wygrał ten pojedynek, był faworytem, zrobił co do niego należało. Kontrolował ten pojedynek w stójce później, jednak w parterze znalazł się wyśmienicie w ten sposób, wygrywając starcie z Bączkiem. Piękna wygrana byłego mistrza kategorii pośredniej. Fej, posłuchajmy, co ma do powiedzenia w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim. Zwycięzca tej walki Dawid Malczyński. Dawid, co się dzieje? Bo widzę, że łzy wzruszenia masz w oczach właśnie. Chcesz powiedzieć, co się dzieje? Panie i panowie, wielkie brawa dla Dawida! Dajmy mu trochę otuchy, niech troszeczkę ostygnie. Dawaj. Dziękuję. O kurwa. Ale ze mnie pizda. Dlaczego? Nie no, łzy spowodowane tym, że ostatnia walka Marcina przegrana z Kubą. Potem ja tracę pas. Potem Marcin traci pas. Rok czasu, kurwa, wyzywani, mieszani z botem, od najgorszych, od śmieci, od, kurwa, fake czempionów. I teraz udaje mi się wygrać w taki sposób. Ja nie planowałem tego płaczu, to po prostu się stało. Także ciężka praca popłaca. Szybko pokazałeś, zresztą praktycznie nie zdarzają się takie dźwignie w brick fightach jak trójkąt nogami. Przyszedłeś później do Balachy, z Balachy z powrotem trójkąta. Kiedy ty czułeś, że już masz Bączka w garści? Nie wiem, stary, szczerze, ja myślałem, że on wytrzyma. Ale jak... No Bączek odpierdolił, jakby nie zrobił tego skoku do przodu. On zrobił ten skok do przodu. A jak spadliśmy, to czułem, że się zaciśniło. I już słyszę, że tak on robi. Mówię, kurwa, nie puszczę, nie? Z całej siły. Ole, high kicka zajebałem. No pięknie, pięknie. Patrzymy na powtórkę razem z kibicami. Dobra, kurwa. Koniec Malczyńskiego stypiarza. Hejter, słyszałem, że masz jakieś tam problemy. Życzę twojej rodzinie dużo zdrowia. Jak się wszystko uspokoi, to dawaj, kurwa, do tej klatki, ci rozpierdolę w końcu. Gliwice, hejter kontra Dawid Malczyński. A potem opas, jak się uda wygrać. Wiewiór, mam nadzieję, że dasz mi szansę. Wielkie brawa dla Dawida! Przegrałeś niestety tę walkę, ale wydaje mi się, że nie było wstydu, ponieważ przegrać przez takie akcje, jakie tutaj Dawid czarował nam w parterze, to chyba żaden wstyd. Dzięki. No, myślałem, że powalczymy chociaż drugą rundę, trzecią. Też miałem nadzieję. Myślałem, że na pierwszej się nie skończy. Ale to, co Dawid pokazał, no to jest element, który najmniej ogarniam po prostu. Widzowie często pytają, co czują zawodnicy, kiedy odpływają, a wiem, że ty jesteś szczery chłopak. Co poczułeś w tym momencie? Wiedziałeś, że to już jest koniec? Nie, ja myślałem, że kolejna runda będzie. Czyli nagle się obudziłeś? Nie, co ty, ani na chwilę nie odpłynąłem. Rozumiem, czyli w tym przypadku lekcje parterowe i rozumiem, że wracasz. Brak doświadczenia, bo to mogło wyglądać tak, jakby był już totalnie koniec. Ja myślałem, że dotrwam, że wiesz, że jak przeczekam, on się zmęczy, że dotrwam do drugiej. No niestety nie udało się i gratulacje dla Dawida, bardziej doświadczony i myślę, że to tutaj zdecydowało. Czy taki miły gość jak Bączek ma jakiś ludzi na celowniku, których chciałby wyjaśnić w tym oktagonie Fame MMA? Na razie tylko Ludwiczek. Dziękujemy za walkę, brawa dla Bączka! Dobrze, jeszcze sekundka dla Dawida Malczyńskiego. Szybkie, dzięki Krystian, Igor, Sergiusz, Karakan, Szuli, Marcin. A teraz tak, ten puchar
Dzisiaj pewnie nie boję się najebać, ale w poniedziałek wystawiam na aukcję dla córki naszego kolegi z klubu Bartka Zamysłowa dla małej Matyldy. Kto wylicytuje, ten będzie kozak i zrobił coś dobrego. Jeszcze raz wielkie brawa dla chłopaków i czekamy na kolejne starcie.